Cześć, tu Tomek z kanału Sztuka Samouka. Skończyło się lato, jest coraz zimniej, więc nadszedł czas sezonu grzewczego. Kiedy odkręcamy nasze pokrętło nawet na maksa, a grzejnik nie grzeje lub grzeje nierównomiernie, to przyczyną może być zapowietrzony grzejnik. Dziś pokażę, jak szybko, czysto i przyjemnie rozwiązać problem zapowietrzonych grzejników. Pokażę to w taki sposób, by nawet laik był w stanie sobie z tym poradzić. Zapraszam do oglądania. Najczęstszymi objawami zapowietrzonego grzejnika, czy też kaloryfera, może być, że grzejnik nie grzeje mimo maksymalnego odkręcenia pokrętła, grzejnik grzeje nierównomiernie, góra jest zimna, natomiast dół jest ciepły, lub też słyszymy szum, czy też bulgotanie w grzejniku. Do odpowietrzenia pomoże mi to oto urządzenie. Jest ono genialne w swojej prostocie i budowie. Posiada wbudowany kluczyk do odkręcania zaworu oraz zbiorniczek na wodę, dzięki czemu nie musimy podstawiać żadnych misek ani używać jakichkolwiek szmatek, a nasze ściany zawsze będą czyste. A na dodatek kosztuje parę złotych i uważam, że powinien znajdować się w szufladzie w każdym domu. Namiar na to urządzenie znajdziecie w opisie pod filmem. Sprawdzam najpierw, jakie mam ciśnienie w mojej instalacji. Ja mam kocioł gazowy i mój manometr z ciśnieniem znajduje się pod kotłem. Wy możecie mieć też wskaźnik elektroniczny. Ważne, aby zapamiętać wartość ciśnienia. Z ciekawości jeszcze powiem, bo nie każdy może o tym wiedzieć, powietrze zawsze gromadzi się w najwyższym punkcie. Dlatego grzejnik powinien też być prawidłowo zamontowany na ścianie. Grzejnik zamontowany prawidłowo od strony odpowietrznika powinien znajdować się troszeczkę w górze. Tak jak w tym wypadku widać, że lewa strona jest delikatnie wyżej. Odpowietrzanie dokonuje na zimnym grzejniku. I teraz możemy przystąpić do odpowietrzenia grzejnika. Zawór odpowietrzający ma tutaj taką dziurkę na tym plastiku. Możemy ten zawór ustawić sobie na dół, żeby woda leciała w dół. I teraz do tego zaworu przykładamy ten gadżet. Te pokrętło jest też ruchome w tej pozycji. Tutaj znajduje się kluczyk, który będziemy odkręcać ten zawór odpowietrzający. Nasadzam na ten zawór, wskoczyło i teraz ten zbiorniczek dociskam. W ten sposób, tak aby woda spływała do tego zbiorniczka. I tym czerwonym pokrętłem będę odkręcał zawór. Jeśli nasz grzejnik jest zapowietrzony, to najpierw będzie słychać taki syk powietrza i dopiero później, gdy powietrze ujdzie, powinna lecieć tutaj pełnym strumieniem woda do tego zbiorniczka. Także spróbujmy. Odkręcam. Jak widzimy, leci woda. Czyli grzejnik jest odpowietrzony, zakręcam. Jak widzimy, grzejnik nie był zapowietrzony, leciała od razu woda. Także teraz tylko ściągam ten gadżet. Wystarczy tylko wodę wylać. I odpowietrzenie mamy zakończone. I w ten sposób mamy łatwo, szybko i czysto odpowietrzony grzejnik. Jeśli odpowietrzamy kilka grzejników, to ciśnienie w instalacji może nam spaść. Dlatego jeszcze raz kontrolujemy ciśnienie i w razie potrzeby dopuszczamy wodę do wartości sprzed odpowietrzania. Przy okazji mogę sprawdzić też, czy iglica w zaworze termostatycznym działa prawidłowo. Odkręcam tutaj ten zawór. Powinno to pójść rękoma. Może zdarzyć się, że ta iglica przez lato się zablokuje, stanie w jednym miejscu, nie będzie się ruszać. Więc należy tą iglicę rozruszać, wsiknąć na przykład WD-40 i rozruszać tak, żeby ona swobodnie pracowała. I zakładam z powrotem zawór termostatyczny, ustawiam na piątkę, żeby było łatwiej mi wkręcić i skręcam. I w ten sposób mamy sprawdzone pokrętło termostatu, ustawiam na żądaną wartość. Przy okazji możemy też sprawdzić dolny zawór, czyli powrót z grzejnika. Wystarczy, że odkręcimy tą nakrętkę. Tutaj w środku mamy zawór na takiego dużego imbusa, który możemy zakręcić albo odkręcić. W tym wypadku zawór jest odkręcony na maksa, czyli tak jak powinno być. Może zdarzyć się, że ten zawór będzie zakręcony, czyli ten środek będzie tak wciśnięty. Powinniśmy wtedy ten zawór odkręcić.
powinniśmy ten zawór również sprawdzić, ponieważ w lecie może był robiony jakiś remont, może malowanie i jakiś fachowiec po prostu może ściągał grzejnik i zakręcił ten zawór i zapomniał po prostu odkręcić. A to też jest bardzo ważne. I teraz już wiesz, jak odpowietrzyć grzejnik oraz sprawdzić, czy wszystko działa poprawnie. Dlatego koniecznie udostępnij ten film swoim znajomym, aby i oni mogli sprawdzić swoje grzejniki. Daj znać w komentarzu, czy udało Ci się odpowietrzyć grzejnik i czy ten film był pomocny. Zapraszam Cię do subskrypcji oraz obejrzenia innych moich filmów. Na razie, cześć!